Słuchajcie, nie spodziewaliśmy się, chyba pierwszy pan na mecie. Moi drodzy, zapraszamy, cały czas zapraszamy po nasze cegiełki. Jedyne 10 zł, każda cegiełka wygrywa. Zostało nam jeszcze 60 parę sztuk, tutaj dostaliśmy rzutką informację. Zapraszamy serdecznie. To wszystko na rzecz Agnieszki i jej walki z chorobą. Bardzo ważna informacja, biały namiot. A my w tym momencie już mamy dwóch kolejnych uczestników biegu na mecie. Słuchajcie, bardzo ważna informacja. Prosimy biegaczy, którzy już ukończyli bieg, żeby przypadkiem od nas nie uciekali, ponieważ oczywiście będą nagrody, ale czekamy do końca. Yeah.
I tak szybciutko na mnie ten biega pierwszy, chociaż gromkie dla nakrani. Czekamy na resztę. I nadciąga także drugi. Gromkie brawa także dla pana numer dwa.
Michał na tabernie się zatrzymała. Normalnie Juszka ustawa. Ale uwaga, uwaga, poprosimy numer 129 do pomiaru czasu. You here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink? No, thanks for asking. You know,
Ogólnymi klęski, ja przygrywam, dziś jeszcze będzie. Dlatego tak mi przyjął, że mi się trochę ten kop. Ja panu cóż. To będzie tego. Co? Na stronie. Słuchajcie, nie dostaliśmy taką informację od pomału czasu. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was zgłosił się jako Nordic Walking, a biegł, to musicie o tym powiedzieć, bo to oszustwo dla was, tego co mi powiedzieli. I słuchajcie, szukamy kilku osób ponownie. Nazwisk nie przeczytam, bo RONO, ale numery startowe 164, 141, 162 proszone do tej pani tam po drugiej stronie. Zapraszamy serdecznie, tutaj kilka kwestii do wyprostowania. A ja cały czas zapraszam, kochani, puszka. Jeszcze kilka cegiełek do sprzedania. I oczywiście zapraszamy na cieplutkie kiełbaski, na popcorn i jeszcze kilka innych atrakcji. Rasuchy, Klonek ze smalcem. Życzymy smacznego. Zostało nam ostatnich 20 cegiełek. Zapraszamy serdecznie o godzinie 13 losowanie nagród. Yeah.
Także zapraszamy do naszej gry, zapraszamy po cegiełki. Ostatnich 20 sztuk, pamiętajcie, to wszystko akcja charytatywna dla naszej Wołczanki, dla Agnieszki. Słuchajcie, najświeższa informacja, wszystkie cegiełki rozeszły się jak świeże bułeczki. Dziękujemy serdecznie za pomoc. Jeszcze 43 minutki. Już te cegiełki będziemy zamieniać. Bardzo fajne. Ale czekaj, macie, tak? Thank you.
wygraniu Kacioneczko. Gratuluję, gratuluję. Czekaj, jest coś medalu? My też dostaniemy? Nie mieliśmy numerku? Mogę potwierdzić, bardzo dzielnie. Słuchajcie, korzystając z okazji, że już coraz więcej osób jest tutaj z nami, to chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Siłowni Puls, która włączyła się do naszej akcji pomocowej dla Agnieszki. 187, 185, Puls ufundowała 191, uwaga na aparat, 183. A klipy gdzie? Także słuchajcie, dziękujemy i jednocześnie chcielibyśmy przeprosić dziewczyny, które tutaj są jako reprezentantki Siłowni, za małe niedogadanie odnośnie rozgrzewki. Gdzie były sprzedawane cegiełki, są również ulotki odnośnie siłowni i tego, co oferują, także zapraszamy serdecznie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Medal potrzebujemy. Agnieszki, korzystając z okazji, słuchajcie, wszystkie cegiełki rozeszły się jak świeże bułeczki, ale za to tam przy kiełbaskach i jeszcze w kilku innych punktach są puszki, do których możecie włożyć datki specjalnie dla Agnieszki na jej leczenie, na wspomożenie jej leczenia. Dziękujemy, że jesteście z nami. Nie. Ja mam wrażenie, bo ja byłem dzisiaj na mój.
my face blood marred. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. No time, you are not around. So you drift in, wave after wave, wave after wave. So you drift in. Z tego co widzimy powolutku nasz bieg dobiega końca. A my cały czas przypominamy, słuchajcie, korzystając z okazji, akcja charytatywna dla Agnieszki. Co prawda nasze cegiełki już się rozeszły, ale przypominam, że możecie rzucać do puszki datki. Nikt nie narzuca ile, po prostu liczymy na wasze dobre serduszka. Puszki tutaj w białym namiocie za ambulansem, przy kiełbaskach, przy soczkach, przy popcornie, dosłownie wszędzie. Także zapraszamy i liczymy na waszą pomoc. Dziękujemy. I korzystając z okazji, że mamy tutaj prawie wszystkich z nami, to ja raz jeszcze wyczytam firmy, które pomogły nam w organizacji tego dzisiejszego dnia, tej dzisiejszej zbiórki specjalnie dla naszej wołczanki Agnieszki. Słuchajcie, bawią się z nami PowerTech, Eagle, Centrum Xero i Studio Reklamy pana Michała Śmista, Cool Sound, Cymes, Pensjonat w Lesie, Athletic Gym, Top Secret, Siłownia Puls, Salon Meblowy pana Tomasza Franaszek, Centralny Ośrodek Sportu, Urząd Miasta Wałcz, Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Filipinka, Akademia Urody i Glam Style pani Iga Płotka, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dobler, Środowisko Dom Samopomocy, Gospoda pod Filarami Domex, Pablech, Jarpol, firma Optima, Centrum Narzędzi Budowlanych i Ogrodowych, Piwiarnia Warka, Restauracja Bambo, Cafe Tęcza, Wołeckie Centrum Kultury, Gastronomii, firma Stembut, Agroturystyka u Stasia w Nadarzycach, Pizzeria C, firma Agras, Kino Tęcza, Devran, Domer Kebab, Piekarnia Pane, Piekarnia Starczyński, Admiral i Stowarzyszenie Pojeździerze Wołeckie. Te wszystkie firmy i organizacje wspomagają nas w zbieraniu środków na ratowanie naszej wołczanki i Agnieszki. Dziękujemy wam serdecznie za to, że jesteście z nami i liczymy na wasze dobre serduszko. A to pewnie w tle będę. Pewnie w tle będę zdjęcie robiła, Kaśka. Brawo! Ten zawodnik? Nie. Panu, nie. Panie, ja odbyłem wniosłem. Ma pan numer startowy? Przykro mi bardzo. Nie mogę panu dać medalu. Mogę panu pogratulować, ale nic więcej. Przykro mi bardzo. Każde lata to powinienem wydostać. Ja wiem, ja rozumiem, ale to nie ode mnie, od pana, no ja od pana prezydenta. Pana prezydenta. A chipa ma pani? Chipa ma pani? To ostatni przybieg według pani? Ostatni przybieg? Proszę. No mów, mów, mów. Czy mam co? Nie. Jeszcze nie odwiązali sobie coś na nowe, to prosimy, żeby zwrócić chipy. Powoli wyprosimy tutaj od podium, za chwilę zacznie się... A, bo...
Jedzie Iza, jedzie tu w końcu.
Now I judge what I'm doing. I ain't high enough to excuse that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So teasing. Dobra, to ja mam jeszcze medale, no. Medal, medal. Magic is in the air. No silence here, so don't get to everything. Tonight. Tonight. Sama, bo ja sobie sama zrobię. Ja się udam. Ja pewno też nie lubię. Cause I need a green light. Szanowni Państwo, ponieważ chyba jeszcze tylko jedna osoba nie dotarła na linię. Nie, to tak, jednak to nie. Zapraszamy wszystkich tutaj, może do nas, żeby gromkimi oklaskami przywitać tych, którzy dzisiaj wygrali. Zapraszamy biegaczy, jeżeli... Panią Elę, proszę. Zapraszamy biegaczy i chodziarzy. A przede wszystkim zapraszamy trzy panie, które zdobyły podium na 11 km. To jest pani Sara Gawlak, skaczor, pani Różanowska Adriana z Wałcza i pani Krzak-Krzyżanowska Anna z Wałcza. Poprosimy o brawa. To są trzy panie, które dzisiejszym naszym wałeckim narodowym biegu stulecia zdobyły pierwsze trzy miejsca. Pani Anna Krzak-Krzyżanowska, Wałcz, pani Adrianna Różanowska, Wałcz i pani Sara Gawlak, skaczor. Wielkie brawa dla pań. Wielkie brawa dla pań, chwila dla fotoreporterów. Bardzo proszę. Jednocześnie zapraszamy, bo mamy tutaj obfity bufet. I zapraszamy panów.
I zapraszamy panów w naszym wałeckim narodowym biegu stulecia. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzecie miejsce pan Dariusz Hoffman Wałcz. Zapraszamy. Pan Dariusz Hoffman. Jest. Pan Adam Kuzynin. Proszkowice. Zapraszamy. I pan Kamil Linka Skaczor. To są trzej panowie, którzy dzisiaj byli najszybsi w naszym wałeckim narodowym biegu stulecia. Wielkie, gromkie brawa. I teraz chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo panom. Wszystkich państwa zapraszamy, po stoiska czekają na was. I teraz mamy marsz na 7 km. Panie, pani Anna Nowak z Chodzieży. Zapraszamy panią. Idziemy po rzeczy. Idziemy do auta. Miejsce trzecie. Pani Agata Ogonowska z Wałcza. I pani Izabela Frąckowiak-Okrzesik z Jelenia. Ona biegła. To są trzy panie, trzy dziewczyny, które o kijkach dzisiaj przyszły.